10 najludniejszych państw w historii. Stany Zjednoczone. Państwo federacyjne w Ameryce Północnej składające się z 50 stanów, graniczące z Kanadą od północy i Meksykiem od południa. Trzecie pod względem liczby ludności państwo współcześnie, a czwarte pod względem powierzchni współcześnie. W jego skład wchodzą także pozostanowe wyspy na Pacyfiku, których jest naprawdę sporo, oraz niektóre miejsca na Atlantyku. Terytorium de facto należącym do tego państwa jest również baza wojskowa Guantanamo na Kubie. Otóż Stany Zjednoczone osiągnęły szczyt populacji w roku 1946. Wtedy to państwo to zamieszkiwało 141 milionów osób, co stanowiło ponad 5% światowej populacji. Rosja. Państwo federacyjne rozciągające się od Europy Wschodniej przez północną część Azji do Oceanu Spokojnego, składające się według swojej konstytucji z 85 podmiotów federalnych. Federacja Rosyjska jest największym państwem na świecie współcześnie pod względem powierzchni oraz szóstym pod względem wielkości w historii świata. Pod względem liczby ludności zajmuje 9 miejsce. Rosja należy do największych gospodarek świata. Pod względem PKB zajmuje 6 miejsce na świecie. Państwo rosyjskie dysponuje największymi na świecie zasobami naturalnymi i źródłami energii. Rosja jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji, m.in. jednym z 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według historiografii rosyjskiej początki rosyjskiej państwowości sięgają IX wieku i Rusi Kijowskiej. Kultura ruska kształtowała się pod silnym wpływem Słowian południowych i Bizancjum, za których pośrednictwem przyjęto prawosławie. Otóż Rosja przybierała bardzo różne formy w różnych etapach historii, jednakże tutaj mówimy bezpośrednio o Federacji Rosyjskiej. Jeśli chodzi o Federację Rosyjską pod dumnym przywództwem Władimira Putina, to szczyt populacji osiągnęła w 2011 roku, kiedy to państwo zamieszkiwało 146 milionów osób, co stanowiło 2% całej ludności świata. Indyjskie Imperium Mongołów, czyli islamskie państwo, którym rządzili Mongołowie, znajdujące się w północnych Indiach w okresie od XVI do XIX wieku. Przez cały XV wiek północną część Indii zajmował sułtan delhijski. Na południu subkontynentu indyjskiego istniało zaś kilka niezależnych państw rządzonych przez indyjskich maharadżów. Kolejni sułtanowie próbowali rozszerzyć swe panowanie na obszary południowe. Maharadżowie mimo waśni konfliktów jednoczyli się we wrogości do agresywnego północnego sąsiada. Okazja, by się pozbyć, nadarzyła się, gdy na terenach Afganistanu przejął władzę Babur i Genghis Khan, który stał się protoplastą nowej dynastii, będącej odgałęzieniem Timurydów, dynastii Wielkich Mongołów. To właśnie Indie pod panowaniem Wielkich Mongołów trafiają na tę listę. Szczyt populacji przypadł na 1700 rok. Wtedy to państwo zamieszkiwało 175 milionów ludzi, co stanowiło aż 30% światowej populacji. Imperium Rosyjskie. Oficjalna nazwa Rosji w latach 1721-1917. Imperium Rosyjskie u szczytu swej potęgi liczyło 23 miliony kilometrów kwadratowych i było trzecim najrozleglejszym państwem w historii ludzkości, zaraz po Imperium Brytyjskim i państwie mongolskim. Stolicą Imperium Rosyjskiego był przez niemal cały okres jego istnienia Petersburg. W początkowym okresie historii imperium krótkotrwałą rolę stolicy pełniła Moskwa, pozostająca do 1812 roku największym miastem Rosji, miejscem koronacji carów. Imperium upadło na skutek dwóch rewolucji w 1917 roku. Otóż Imperium Rosyjskie szczyt populacji osiągnęło w 1913 roku. Wtedy to państwo było zamieszkiwane przez 176 milionów mieszkańców, co stanowi blisko 10% populacji świata. Indonezja. Wyspiarskie państwo unitarne położone w Azji Południowo-Wschodniej oraz w Oceanii, którego stolicą jest Jakarta z 32 milionami mieszkańców. Położona między Oceanem Spokojnym a
indyjskim jest największym krajem wyspiarskim na świecie z ponad 13 tysiącami wysp. Jest 14 państwem pod względem powierzchni i 7, wliczając tereny morskie. Jest 4 najludniejszym krajem na świecie współcześnie. Najbardziej zaludnioną wyspą na świecie Jawę zamieszkuje ponad połowa ludności kraju. Indonezja jest członkiem m.in. ONZ. W styczniu 2009 roku Indonezja zawiesiła członkostwo w Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, gdyż w 2004 roku stała się importerem netto ropy naftowej i wciąż rośnie jej uzależnienie od importu tego surowca. Otóż Indonezja aktualnie przebywa w swoim szczytowym okresie. Państwo to zamieszkuje 264 miliony mieszkańców, co stanowi 3,5% ludności świata. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Historyczne państwo komunistyczne położone we wschodniej Europie oraz północnej środkowej Azji ze stolicą w Moskwie, istniejące w latach 1922-1991. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich został utworzony 30 grudnia 1922 roku na mocy traktatu założycielskiego Związku Radzieckiego zawartego przez rządzone wspólnie przez bolszewików, lecz formalnie niepodległe rosyjską, ukraińską, białoruską i zakaukaską republikę. Spośród 18 republik związkowych wchodzących w różnych okresach w skład Związku Radzieckiego, jedynie białoruska i ukraińska posiadały podmiotowość międzynarodową, zaś rosyjska republika odgrywała rolę dominującą w całej historii Związku Radzieckiego. Związek Radziecki przestał istnieć 8 grudnia 1991 roku. Jeśli dziwicie się, że Związku Radzieckim mimo panowania Stalina udało się zachować tak dużą liczbę osób, to spokojnie, to nie za jego czasów Związek Radziecki szczytował na listach populacji. Otóż szczyt populacyjny Związek Radziecki osiągnął w 1989 roku. Wtedy państwo to zamieszkiwało 286 milionów mieszkańców, czyli 5% całej populacji świata. Cesarstwo Qing, czyli Chiny pod panowaniem ostatniej dynastii, nazywanej też dynastią mandżurską, panującej w latach 1644-1912. Otóż w tych czasach Chińczycy prowadzili bardzo ożywiony handel wewnętrzny, głównie wzdłuż szlaku wielkich rzek i w morskim pasie przybrzeżnym. Natomiast panujący mandżurowie ograniczali handel zagraniczny, który prowadzony mógł być tylko przez uprzywilejowane monopolistyczne przedsiębiorstwa pod ich nadzorem. Kontakty handlowe z Europą realizowane były prawie wyłącznie przez kupców portugalskich, holenderskich i angielskich. Wyznaczono im jednakże nieliczne ograniczone strefy handlowe w rejonie portów Macau i Canton w południowych Chinach. Wobec represyjnych rządów dynastii Qing przez cały XVIII wiek wybuchały w Chinach różne bunty i powstania, najczęściej mniejszości narodowych, chłopów czy mniejszości religijnych. Otóż cesarstwo Qing szczyt populacyjny osiągnęło w 1851 roku. Wtedy to państwo było zamieszkiwane przez 432 miliony osób, co stanowi 36% populacji całego świata. Imperium Brytyjskie. Imperium kolonialne obejmujące domina, kolonie, protektoraty, terytoria mandatowe i inne terytoria zależne należące do Wielkiej Brytanii lub przez nią zarządzane. Rozwinęło się z kolonii placówek handlowych zakładanych przez Anglię pomiędzy końcem XVI a początkiem XVIII wieku. U szczytu swojej potęgi było największym imperium w historii świata i przez ponad stulecie było jedynym supermocarstwem. Otóż szczyt Imperium Brytyjskiego pod kątem populacji przypada na rok 1938. Wtedy to imperium było zamieszkiwane przez 458 milionów mieszkańców, czyli 20% populacji świata. Współczesne Indie. Państwo położone w Azji Południowej, zajmujące większość subkontynentu indyjskiego. W 2017 roku gospodarka indyjska była 6 największą na świecie pod względem PKB. Po reformach liberalizujących gospodarkę kraju z 1991 roku Indie stały się jednym z najszybciej rozwijających się krajów świata oraz zostały zaliczone do krajów nowo uprzemysłowionych. Jednak nadal mierzą się z problemem ubóstwa, korupcji, niedożywienia oraz słabo rozwiniętej publicznej opieki zdrowotnej.
Otóż teraz przypada najlepszy okres dla Indii pod kątem populacji. Właściwie jeśli chcemy wybrać taki najlepszy rok, to był rok 2011. Wtedy to Indie były zamieszkiwane przez 1,166 mld ludzi, czyli 16% populacji świata. Współczesne Chiny, czyli Chińska Republika Ludowa. Państwo w Azji Wschodniej obejmujące historyczne Chiny oraz Tybet i inne ziemie w Azji Środkowej, zamieszkane przez 56 grup etnicznych. Otóż Chiny w tej chwili to najludniejsze państwo świata, a pod względem wielkości gospodarki drugie na świecie. Trzecie pod względem wielkości, no i oczywiście pierwsze pod względem PKB realnego. Dla Chin najlepszy okres, tak jak w przypadku Indii, przypadał na rok 2011. Wtedy to ludność Chin wynosiła 1,347 mld, co stanowiło 19% populacji świata. Aktualnie wydaje mi się, że ich populacja się nieco zmniejszyła. Ciekawe dlaczego? Jeszcze, żeby nie toperze rozwaliły Chiny, prawda? Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!